Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem mam irlandzką whisky z Lidla i jest to Dundalgan, klasyczny blend, leży chowany w beczkach po bourbonie, 40%, produkowany przez West Cork Distillers ze Skibbereen w Corku. Tak, Corku, Irlandia. No, fajnie. Zielona butelka. No, tak klasycznie wygląda. No, co tu się, że tak powiem, przyczepiasz do butelki. Jest to budżetowa whisky. W tej chwili chyba kosztuje niecałe 13 funtów w Lidlu. Także chyba dobra propozycja. Tak sobie pomyślałem, kupię i spróbuję. No bo tak w sklepach nie ma za dużo irlandzkich whisky. No co macie, co tam może być? Jameson, no może w dwóch, trzech odmianach. Touches. Bushmills. No. To w większości sklepów jest. No cóż, jest to tania whisky. Zobaczymy, czy da się pić w ogóle. No to zobaczmy. Ładnie wygląda. Fajny taki słodki aromat. Słodowy. Ale z taką nutą bourbonową, taki troszeczkę kukurydzą, jakby. Słodziutko, wanilia, taka deseczka. Tu bardzo gdzieś odległa nutka dymiona. Do tego jakby takie słodkie deserowe jabłka. I takie bardzo dojrzałe banany. Także naprawdę jest słodko, słodko, słodko cały czas. Dosyć ciekawy miks, no jeszcze się nie spotkałem z bananami w whisky, ale to tak jakby bananami, no ogólnie jest fajny ten aromat. Może teraz troszeczkę więcej tego dymu gdzieś tam wychodzi, ale naprawdę jest na minimalnym poziomie. No i troszeczkę takiego alkoholu. Troszeczkę acetonowego gdzieś tam na samym końcu. Ale ogólnie wszystko jest takie słodowe, słodkie. A przyjemne wrażenie sprawia. Zobaczymy jak smakuje. Słodko. Przyjemnie, dosyć taka, dosyć gęsto. Czuć taką deskę właśnie i taki wpływ tego bourbona, jakby się czuło rzeczywiście tą kukurydzę gdzieś tutaj. Leciutka właśnie dymioność gdzieś tam, naprawdę leciutka. Kukurydza tutaj chyba dużo daje. Fajna taka słodowość. Jest troszkę owocowości. Gdzieś na brzegach lekka goryczka. Alkohol później robi się taki pieprzny. Troszkę taki ostry. No w końcu jest to w miarę
Młoda whisky, także nie ma co tutaj narzekać. Nie spodziewałem się nic więcej. Ale pierwsze wrażenie jest naprawdę fajne. Słodko, przyjemnie, dosyć delikatnie. Później wychodzi ten alkohol. Także wydaje mi się, że bardziej będzie ta whisky pasowała do picia w drinkach z różnymi miksami, z kolą czy piwem imbirowym na lodzie, coś w tym stylu. Ale da się ją wypić samą. Da się ją wypić samą. Tylko co, nie trzeba zakładać, że będzie cudowna, ale pierwsze wrażenie naprawdę sprawia przyjemne. Tak, taki słodki, lekko może miodowy posmak. Zdecydowanie czuć kukurydzę z bourbona. Deseczkę leciutko dymek. No i ta owocowość, takie deserowe czerwone jabłka. Z odrobiną banana, takiego bardzo dojrzałego. Ciekawe. Odrobinę może jakiś tam pestek, ale no to chyba tyle. No. Końcówka jest dużo gorsza niż początek. Jest taka bardziej ostra, bardziej alkoholowa, pieprzna. No i to właśnie trzeba by przykryć różnymi mikserami. I to by było chyba najlepsze rozwiązanie. Ale ogólnie jestem pozytywnie, tak powiem, zaskoczony, bo spodziewałem się czegoś gorszego, szczerze mówiąc. No jest fajnie, jest dosyć fajnie. Czemu nie? Warto spróbować, mi się wydaje. Nie wydaje się jakichś, nie wiadomo jakich pieniędzy, a jest przyjemność. Także czemu nie? Trzeba eksplorować. Może znajdzie się coś ciekawszego. Także trzeba widzieć, znać swoje preferencje. Może to akurat Wam się bardzo spodoba. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Jak podoba mi się ta whisky, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będzie na bieżąco. Po prostu nie opuśćcie żadnej nowej ale degustacji. Jak Wam YouTube da, no cóż, trzeba próbować. Wasze zdrowie. Cheers.